Dzień dobry, kochane strzelce na kanale Karty na Miłość. Witam Was serdecznie, mam na imię Sylwia i zapraszam Was na czytanie Wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu lutym 2024. Podobno Wasze ulubione czytanie. No to się bardzo cieszę, kochani. Zaczniemy od baranka, skończymy na rybkach. Tutaj będziecie Wy ze swoim znakiem strzelca w tym miejscu. Dzisiaj boski tarot, a na sam koniec otrzymacie cudowny przekaz z kart opiekuńczych. Tylko i wyłącznie dla Was. Kochani, przypominam, czytanie oczywiście ogólne. Może nie musi rezonować. Wy wiecie, że to nie jest tylko czytanie dla jednej osoby. Więc proszę wziąć poprawkę, w razie czego sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent i odsłuchać tego drugiego znaku. Ważny jest też księżyc. No a jeśli pytacie o miłość, warto sprawdzić Wenus, gdzie macie i posłuchać tego filmiku. Aniołki, bardzo mi miło, bardzo ładnie lajkujecie, więc dzisiaj też się uśmiecham o lajka za mój czas, za moją pracę. Zostawcie komentarz. Aj, dziękuję Wam za wsparcie kanału. Jesteście niesamowici. Już jest taka opcja, postaw mi kawę. No i moje kochane strzelczyki, ja tutaj z Wami piję rano kawusię przeważnie, jak robię kartę dnia, ale i po południu czasem też. Widzieliście już czytania miesięczne? Jeżeli nie, to proszę zobaczyć. Idzie nowy początek do Was. Zobaczcie, aż wyskoczyło. Chęć zmian, chęć pójścia do przodu, nie zastanawiania się nad tym, co będzie dalej. Widzicie, jak karty uciekają? No dobra. To zaczynamy. Jeżeli nie widzieliście horoskopów tygodniowych, miesięcznych, zobaczcie, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć inne tematyczne filmy, wejdźcie sobie na playlistę, na sekcję wideo. Znajdziecie też ostatnio dodany film, kochani, powtarzające się godziny, co one oznaczają, bądź cyfry, które non-stop widzicie, nie? To zawsze coś znaczy, kochani, zobaczcie sobie ten filmik. No to co? Rozkładamy, kochani, najpierw karty dla każdego znaku zodiaku, czyli zaczynamy od baranka. Potem byczu liś, bliźnięta, rak, lew, proszę Państwa, zodiakalna panna, jak się dogadacie, z wagą, ze skorpionem, koziorożec, wodnik, proszę Państwa, i rybeczki. Poszły trzy. No dobra, widocznie tak miało być. Koniec stresów, koniec kłopotów, koniec żałoby, koniec czekania, czegoś koniec. Wreszcie ruszacie z miejsca. Widzicie, tam wyskoczył nam nowy początek, a tu mamy koniec bólu, koniec szukania. Brawo. Jeszcze sobie tylko karty opiekuńcze przetasujemy i będziemy potem pytać. Zaczniemy z barankami, jak się dogadacie, tak? No, kochani, czy tutaj będzie jakaś randeczka? No, walentynki się zbliżają, tu jest wyznanie uczuć, tutaj przyjeżdża rycerz na białym koniu, który chce konkrety. No, słuchajcie, wy możecie dostać propozycję, nie do odrzucenia. Czy to pracy, czy to miłosną, czy jakąkolwiek, świetnie będziecie się dogadywać, sympatycznie. No słuchajcie, po wielu, wielu czytaniach, jak widzę między Wami sprawiedliwość, to naprawdę brawo Wy. A z bykiem jest właśnie ten nowy początek, jest zabawa, śmiech. Ja myślę, że tutaj będziecie bardzo zadowolone z walentynek, chęć pójścia do przodu w zaryzykowania w czymś, jakaś imprezka Wam się tutaj szykuje wspólna, ale widzę, że jak najbardziej na tak.
Z bliźniętami, kochani, albo bardzo tęsknicie za bliźniakiem, albo bliźniak za wami tęskni. Może być tutaj chęć rozmowy, chęć powrotu. Przy tej karcie, kochani, zwiastuje ona jednak sukces. Czyli jeżeli byliście pokłóceni, to się pogodzicie. Jeżeli byliście daleko, to może się spotkacie. Bardzo ładnie. Z Raczulisiem, kochani, no i co? No i co tu się dzieje? Miesiąc pół na pół. Połowa miesiąca sympatyczna, potem się nie znamy. Może być zakończenie relacji. Może być, kochani, tak, że nie zgadzacie się w pewnych kwestiach i po prostu Raczuliś może zerwać kontakt. No, Raczuliś jest uparty. Natomiast z Lwem, kochani, nie wchodziłabym w interakcje finansowe. Może być też tak, że mieszkacie, pracujecie daleko od siebie i tęsknicie. Jeżeli to jest ta sprawa, no to kochani, wyjdzie Lew z inicjatywą spotkania, randki. Jak najbardziej będzie tutaj zbliżenie, jeżeli się nie umieliście dogadać. Myślę, że właśnie teraz w lutym Lew weźmie to na swoje barki i się przyzna, że tęsknił. Zodiakalna panienka, kochani. Nie wiem, jak to powiedzieć. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to coś wam skradnie, coś z waszego domu, że jest nieuczciwy, że ma kochankę, że coś wynosi do ludzi, że może pomysły wynosi, że może mówi za twoimi plecami coś złego, no ale też może być złodziej w domu. Niestety z panienką nie czuję dobrze. Nie jest szczera panienka. Z wagą. A z wagą współpraca może się nie udać i będziecie żałować, że waga na początku wydawała się rozsądna, a potem wyszła jak zawsze. Kochani, miesiąc pół na pół. Trochę współpracy, trochę smutku, trochę żali. Może być tak, że będziecie niezadowoleni. Ze Skorpionem natomiast, kochani, ciągła walka, ciągła rozmowa, ciągłe potyczki. I tak jakby Skorpion chciał wami rządzić, a wy się nie dajecie, bo w was jest jeszcze więcej energii. No słuchajcie, trudny miesiąc dla was, ale myślę, że jeżeli postawicie na chłodną kalkulację, szłoby jeszcze jakoś się dogadać. Ze swoim znakiem Zodiaku macie rewelacyjne karty, tak jak wcześniej wspomniałam, zaręczyny, śluby, propozycje nie do odrzucenia, nawet rozwód, kochani, w zgodzie, gdzie idziemy razem na kawę, herbatę, poznanie takiej osoby do tańca i do różańca, która ma też poważne plany. No, kochani, i tutaj przy tych dwóch kartach to ja bym powiedziała koniec sprzeczek, łączycie się, działacie razem w dobrym celu. Natomiast z koziorożcem powiedziałabym, że miesiąc pół na pół współpraca będzie się układać, ale jeżeli dacie koziorożcowi troszeczkę porządzić, może być tak, że będzie taki uparty, będzie dociekliwy, będzie nie będzie spolegliwy w tym sensie, tak? Miesiąc pół na pół raczej. Z wodnikiem, kochani, bardzo fajnie, tutaj czysto i klarownie na temat. Może wam się ktoś spodobać spod znaku wodnika i to bardzo. Tutaj wychodzimy z pozycji, kochani, kalkulacji, czy mi się opłaca, czy mi się nie opłaca. Myślę, że miesiąc bardzo dobry w konkretnym celu. No i rybeczki, które wzięły sobie aż tyle kart. Ciąża, zaręczyny, ślub, podpisanie umowy, no słuchajcie, wszystkie karty najlepsze, także myślę, że najbardziej to się dogadacie z rybką, rybka spolegliwa, rybka dokładna, kochana i myślę, że tutaj skarby, jest to najlepszy znak zodiaku jak do tej pory. No, uważać niestety na panienkę, na raczka, tutaj jakoś wam nie po drodze. Trochę smutku może i przez wagę. Dla was karta opiekuńcza, majestat. I karta mówi, że macie być świadomi swojej wartości, bo świat właśnie potrzebuje waszej błyskotliwości i wdzięku. Kochani, nie jest to złe czytanie. Tak jak powiedziałam, sprawdźcie sobie wasz znak drugi ascendentalny.
Jeśli pytacie o miłość, sprawdźcie, w jakim znaku macie Wenus i odsłuchajcie tego filmu. Ja Wam serdecznie dziękuję, kochani. Nie było tak źle. Uśmiecham się o lajka za moją pracę. Możecie też udostępnić horoskop. Niech idzie w świat, niech inne osoby też usłyszą. Zobaczycie, że wiele w tym miesiącu się zmieni. Wiele ruszy do przodu. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Zachęcam do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie mają subskrypcji. No i widzimy się i słyszymy niedługo. Buziaki, kochane strzelce. Pa, pa. A dzień dobry moje kochane koziorożce. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Mam na imię Sylwia i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na czytanie typu Wy z każdym znakiem Zodiaku w miesiącu lutym 2024. Dzisiaj, kochani, boski tarot, na tej talii będziemy pracować. Przypominam, do znudzenia, bo niektórzy nie pamiętają, że jest to czytanie ogólne. Nie bierzcie sobie tak do serca, że to jest dla Ciebie, że tak musi być. Ważny jest też ascendent. Sprawdźcie sobie księżyc, w jakim znaku macie. Jeśli pytacie o miłość, odsłuchajcie filmu, w którym znaku macie Wenus. Link do ascendentu macie przeze mnie podany. Także, kochani, usiądźcie sobie wygodnie. Zrobię dla Was czytanie. Kto nie widział czytań miesięcznych, na playliście proszę poszukać. Czytania tygodniowe też znajdziecie. Jeżeli macie ochotę na takie czytania typu wybierz grupę, wybierz obiekt, co oznacza dana godzina, którą często widzimy, też znajdziecie na playliście. Zajrzyjcie koniecznie. Każdy dla siebie znajdzie coś fajnego. No to kochani, tu będziecie Wy ze swoim koziorożcem drugim w tym miejscu. Na koniec dam Wam przesłania tylko dla Was. Zobaczymy, co karta Wam chce przekazać. No i kochani, mam propozycję, że będę rozkładać po kolei, a potem zrobimy tylko odczyt. Dobra? Jak się dogadacie w miesiącu styczniu z barankiem? Jak się dogadacie z byczulisiem? Z bliźniętami? Z raczkiem? Z lwem? Z panienką? Z zodiakalną wagą? Ze skorpionem? Ze strzelcem? Aha, mieliście być Wy? No właśnie. Tutaj w tej dziurze są z koziorożcami, z wodnikami i rybeczki. Gotowe. No to zaczynamy od baranka, tak? Jak się dogadacie z barankiem? Możecie nie wiedzieć na początku, jak rozgryźć baranka. Może być taki trudny w obyciu, bo jak wiecie, to są uparciuchy nie z tej ziemi, ale ja myślę, że tutaj możecie razem coś trwałego zrobić, na przykład otworzyć razem działalność, spróbować sił w jakimś kierunku, po czasie nieodzywania kłopotów, kłótni. Ja myślę, że znajdziecie rozwiązanie i może nawet walentynki spędzicie, kochani, razem. Będzie bardzo miło, bardzo przyjemnie. Myślę, że miesiąc taki pół na pół. Natomiast z zodiakalnym bykiem powiedziałabym, jest przyciąganie, jest chemia, jest tutaj chęć naprawy, jest chęć stworzenia czegoś na nowo, bądź, kochani, jakieś biznesy wspólne.
Ja myślę, że bardzo miło spędzicie czas, że jeden i drugi po prostu przyciąga się jak magnes. Sądzę, że w walentynki będzie bardzo sympatycznie. Z bliźniętami sobie coś wyjaśnicie, z bliźniętami możecie, kochani, budować jakieś relacje trwałe, może być propozycja, czy to w walentynki, wspólnej współpracy, może tutaj być ślub, mogą być zaręczyny, urodzenie dziecka, rozmawianie o przyszłości. Nawet jeżeli się rozwodzicie, kochani, zodiakalnym bliźniakiem, będzie to na poziomie. Niestety z rakiem się nie dogadacie. Bardzo mi przykro, może być zakończenie znajomości, może być zerwanie. Dowiecie się, że osoba was śledzi, że opowiada plotki na wasz temat, albo że jest o wiele, wiele młodsza, bądź jest w związku. Niestety tutaj, kochani, możecie być wzięci na języki, mogą was obgadać. Bardzo trudne karty. Z lwem bym powiedziała miesiąc pół na pół. Raz się odzywa, raz się nie odzywa, raz podejrzewam, że jak będzie coś chciał, to przyjdzie. Także tutaj jest miesiąc pół na pół. Jeżeli się nie odzywaliście, no to kochani, będzie tak, że jednego dnia się odzywa, drugiego dnia się znowu nie odzywa. I tak, kochani, w kółko. Raz tak, raz tak. Taką niestabilność wyczuwam. Jeśli chodzi o zodiakalną panienkę, jest tutaj chęć przewodzenia w tym stadzie, kto tutaj ma rację, kto tu ma rządzić. Więc miesiąc pół na pół, pół miesiąca może być takie nijakie, drugie może być szczęśliwe. Jeżeli spodziewacie się dzidziusia, to możecie się o takich informacjach dowiedzieć. Nie każdy będzie zadowolony. Myślę, że walentynki panienki dadzą już po prostu na luz. A jak to będzie z wagami? A tutaj nie wiadomo, czy waga kocha, czy chce, czy nie chce. Mówi co innego, robi co innego, niezdecydowana, zamknięta w sobie na uczucia. Jeżeli do tej pory nie było kontaktu, nie było między wami dobrze, to ja myślę, że czas najwyższy porozmawiać, wyjaśnić. Chyba walentynki spędzicie razem z tym, że coś może, o czymś może wam po prostu waga nie mówić. Ze Skorpionem, kochani, podejmiecie jakieś albo współpracę, albo tutaj decyzję. Bardzo silny człowiek, konkretny, na konkretnym miejscu, właśnie takiego szukaliście, potrzebowaliście. Ja myślę, że tutaj walentynki bądź w jakimś niedługim czasie jakaś propozycja poważna będzie. Natomiast, kochani, ze Strzelczykiem trzeba się bardzo delikatnie obchodzić, bo on taki obrażalski, jakoś taki, wiecie, smutas, bym powiedziała, że bardzo powolnie wchodźcie w relacje, bardzo, bardzo ostrożnie, bo może być tutaj tak, że zrani was, po prostu będziecie żałować pewnych słów, tak? A z drugim koziorożcem, jak się dogadacie, no słuchajcie, dogadacie się. Wy tutaj macie ten sam cel, tą samą ideę, tutaj chcecie coś otworzyć, tutaj chcecie coś zacząć. Może i od nowa, kochani, związek, ale są nowe szanse na propozycje. No, dla wielu z was walentynki może to być przełomowy czas, kiedy się czegoś dowiecie o jakichś propozycjach. Gratuluję. No i z wodnikiem, kochani, jest transformacja. Jeżeli było kiepsko, to znajdziecie wspólny mianownik, znajdziecie chęci do naprawiania. Bardzo statecznie pokazuje nam się, kochani, wodnik wreszcie, ale dla wielu z was może też tak być, że współpraca wykonana i koniec. Dla wielu z was będzie to po prostu rozwód. Dla wielu z was będzie to zlecenie, skończyło się, dziękuję. Nie sądzę, żeby tęsknił tutaj wodnik za koziorożcem. No a z rybkami miłość, szczęście, powodzenie, nowy początek, nawet i kochani, powiedziałabym, że wyznanie uczuć, zaręczyny, śluby, chrzciny. Jak najlepiej będziecie się porozumiewać, no tutaj z rybeńką najfajniej. Najfajniej, kochani. No to co mam wam do przekazania? Moje kochane koziorożce. Pomoc. I dla was też karta pomoc.
I słuchajcie, musicie się zwracać o pomoc, bo przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Ja wiem, że wy, koziorożce, wszystko same, że wy sobie dacie radę, ja to wiem. Ale na ten miesiąc anioły wam radzą, żeby jednak kogoś poprosić o radę, o pomoc. Pomoc nawet dla was się wydaje, że to jest śmieszne, ale dla tej drugiej osoby nie będzie to śmieszne. Skarby, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło was u mnie gościć. Mam nadzieję, że czytania się podobały. Zapraszam was bardzo serdecznie znowu do mnie. Pamiętajcie, by za moją pracę zostawić łapkę, komentarz. Ci, co nie mają subskrypcji, zachęcam do subskrypcji, żebyście mogli tego typu czytania otrzymywać. Dopilnujcie tylko sobie, kochani, szarego dzwoneczka, tak? Ja już przechodzę, kochani, do następnego znaku zodiaku, a z wami się żegnam. Jeżeli ktoś może, niech udostępni ten horoskop, niech idzie w świat. Buziaki, moje słońce. Pa, pa. Dzień dobry, kochane wodniki na kanale Karty na Miłość. Zapraszam was, aniołki, bardzo, bardzo serdecznie na czytanie wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu lutym 2024 roku. Kochani, jak widzicie, ja już tutaj rozłożyłam karty ze znakami. Tu będziecie wy z wodnikiem. Dzisiaj pracujemy na talii Boski Tarot. Znacie już. Pamiętajcie, że nie jest to tylko czytanie dla ciebie, drogi słuchaczu. Jest to czytanie ogólne, więc ma prawo nie rezonować. Zawsze sobie możesz odsłuchać, gdzie masz Wenus, jeśli pytasz o miłość. Możesz sobie odsłuchać swój ascendent, a także księżyc jest ważny. Także sprawdźcie sobie, kochani, kto jeszcze nie zrobił sobie właśnie na kalkulatorze takiego wyliczenia. Zapraszam, kochani, link macie u mnie w komentarzu. Dziękuję, skarby, za pomoc w tworzeniu tego kanału, za każdą łapkę, za każdy komentarz. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli ktoś do tej pory nie ma jeszcze subskrypcji, no to zachęcam, kochani. Naciśnijcie sobie tylko szary dzwoneczek, ten ciemnoszary, a każdy jeden film wam od razu wskoczy, tak jak wrzucę. Karta już nam wypadła. Chciałam powiedzieć, że za chwilę wam dolosuję kartę, ale to wam powiem pod koniec. Aniołki, czytania miesięczne widziały, tygodniówkę widziały. Jak nie, to zachęcam, kochani. Zobaczcie, wejdźcie sobie na playlistę. Teraz jest ten moment, kiedy zostawiamy łapkę w górę. A i dziękuję wszystkim wspierającym. Ja, kochani, znalazłam tą stronę, gdzie można postawić kawusie. No i kochani, bardzo dziękuję, moje kochane wodniki, że mi kawusie tutaj stawiacie. Nawet nie wiedziałam, że takie fajne rzeczy są. Dziękuję wam, aniołki. Macie link w komentarzu tam poniżej. Super. Dziękuję wam z całego serca. Fajnie się z wami pije kawkę. Rozkładam karty, kochani. Dla zodiakalnego barana, jak się tam dogadacie. Byczu lisia. Bliźniaka. Raczu lisia. Do lwa. Zodiakalna panienka, waga, skorpion, strzelczyk, idą od razu, dwie poszły, koziorożec. I teraz wy ze swoim znakiem zodiaku tutaj, tak jak wspomniałam, z drugim wodnikiem, no i z rybeczką, tak? Zaczynamy od baranka. Jak się dogadacie w lutym z barankami? Kochani, miesiąc pół na pół. I ja podejrzewam, patrząc na tą kartę, którą mam pod spodem, że zrobicie, co macie zrobić, wspólne zadanie i niestety baranek odejdzie. Zakończy znajomość, zerwie kontakt, zamilknie.
Niestety miesiąc pół na pół. Z bykiem. Bardzo wielkie trudności. Trudności w rozmowach, trudności w pracy. Może osoba się nie odzywać, może osoba was zablokować, może osoba po prostu nie wiedzieć, czy was kocha, czy was nie kocha. Bardzo trudne rozmowy i sytuacje. Bardzo ładnie natomiast z bliźniętami. Możecie spodziewać się, kochani, uroczystości, zaproszeń, zaręczyny, śluby, stworzenie rodziny, może dowiecie się o dzidziusiu, może przyjść bliźniak do was, przeprosić was, może chcieć zamieszkać z wami. Mamy tutaj świetne kontakty towarzyskie, bardzo dużo propozycji, możliwości, super. Z Raczulisiem, kochani, miesiąc pół na pół, bo tak, raz cudownie, a raz tak, że pożal się Boże, nic, tylko siąść i płakać. Także weźcie sobie na wstrzymanie z Raczkami, bo oni lubią przewodzić, lubią mieć rację, a niestety mogą o czymś zapomnieć, na przykład o walentynkach. Kochani lwy, i tutaj jest sytuacja bardzo podobna, że miesiąc może być właśnie pół na pół, bo mamy tą dwójkę, a patrząc na właśnie tło, no to powiem wam, że wy to z każdym praktycznie znakiem zodiaku to macie jakiś wybór. Może być tak, że trzeba będzie podjąć poważną rozmowę, ale coś czuję, że tutaj lew chce wam przewodzić i chce tutaj wieść prym, ale się dogadacie. Natomiast z panną może być całkowite zerwanie kontaktów. 10 była w zwierzę, mówi o niemożliwości kontynuacji znajomości, przerwa, zablokowanie, rozwód. No niestety nie wchodziłabym w interakcję. Natomiast z zodiakalną wagą jak najbardziej. Tak, wszystko na tak. Nowe pomysły może przynieść waga, nowe propozycje. Myślę, że tutaj, jeżeli coś się zaczyna, to może tak właśnie stopniowo. Bardzo ładny miesiąc, bardzo fajnie będziecie się komunikować. No ze Skorpionem to będzie różnie, bo może wam sprawić przykrość, jeżeli się nie odzywaliście, nie było kontaktu. No to tutaj, kochani, jest osoba w ukryciu, tutaj ta osoba myśli o kimś innym, więc drogie wodniki, niestety ciężko może być. Natomiast ze Strzelcem to jest jazda bez trzymanki, świetna impreza, świetna zabawa, może tutaj być wielki pociąg seksualny. Słuchajcie, uważajcie, bo może was chcieć Strzelec wciągnąć w jakieś szemrane interesy. No dla was ważne by było, żeby się zastanowić, czy jest to opłacalne. Jeżeli chodzi o kontakty damsko-męskie, to jak najbardziej tak. Z Koziorożcem powiem, że musicie im dać po prostu porządzić, musicie im dać ten czas na zastanowienie się, bo oni tak raz wiedzą, raz nie wiedzą, a przeważnie przegapią ten czas, kiedy trzeba. Także ja tutaj widzę, że te walentynki to wy będziecie musiały zorganizować. A jak ze swoim znakiem zodiaku? No i najbardziej to gracie ze swoim znakiem zodiaku, zaręczyny, śluby, podpisanie umowy, bardzo fajne plany na przyszłość i tutaj najlepsze rozmowy to właśnie ze swoim znakiem. I z rybką, no i z rybką też będzie bardzo dobrze w miesiącu, kochani, lutym. O was się nie boję, bardzo dobra współpraca na... Będziecie się oboje starać, rybka się będzie starać, może wam się rybka spodobać. Ja myślę, że dla wielu z was w ogóle ten miesiąc będzie trudny w komunikacji. To tylko dlatego, że wy musicie sobie coś przemyśleć, zastanowić się, z kim wam jest po drodze. Dlatego, że wiele osób, które do was przychodzi, chce po coś przyjść. I ja tutaj, kochani, z tego czytania właśnie widzę, żebyście też unikali plotek, bo możecie być wy przedstawicielami tych plotek. Także uważajcie, żeby o was nie plotkowano. No właśnie, i dla was energia, a patrzcie, a wy macie kartę spowolnienia, przemyślenia. Patrzcie, uznawaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego.
No właśnie, trzeba dokładnie sobie przemyśleć. Tutaj wam położę, zastanowić się, z kim warto walczyć, a na kogo lepiej machnąć ręką, tak? Bo może tracicie energię na niepotrzebne osoby, może niepotrzebnie wchodzicie w interakcje z innymi. Dziękuję wam, kochane wodniki. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was na czytanie znowu do mnie. Kto może, niech udostępni. Czekam na łapeczki za moją pracę. No i zostawcie tam ślad w komentarzu, powiedzcie, jak to tam z wami rezonuje, tak? Dziękuję za każdą kawkę, za każde wsparcie kanału. Jesteście cudowni. To jest niesamowite, że umiecie się odwdzięczyć. Jest mi bardzo, bardzo miło. No i zapraszam was, kochani, serdecznie znowu. Ja już przechodzę do kolejnego znaku, oczyszczę karty. Życzę wam cudownego lutego. Buziaki, przytulam moje kochane wodniki. Pa, pa. Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane rybeńki na kanale Karty na Miłość. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Sylwia i zapraszam was na czytanie wyrybki z każdym znakiem zodiaku w miesiącu lutym 2024. Słyszałam, że jest to jedno z waszych ulubionych czytań, dlatego je zostawiamy, będzie. Jak widzicie, ja już tutaj karty ze znakami zodiaku położyłam i będziemy na początek wykładać na nie karty tarota. Dzisiaj karty Boski Tarot. Wasz znak, czyli rybka z rybką, będzie w tym miejscu. Na koniec dostaniecie ode mnie przekaz od opiekuńczych aniołów waszych i to będzie przekaz tylko dla was. Natomiast czytanie no będzie dla wszystkich, czyli drogi słuchaczu, nie denerwuj się, jeśli nie będzie coś po twojej myśli, nie będzie z tobą rezonować, bo jest to niemożliwe. Możesz sobie sprawdzić, jeśli pytasz o miłość, w jakim znaku masz Wenus i odsłuchać tego drugiego znaku. Możesz sprawdzić swój ascendent, księżyc jest też bardzo ważny. Jeżeli ktoś nie wie, jak obliczyć, podałam wam, kochani, ascendent, tam, gdzie się wam przedstawiam. Karty już, kochani, przetasowane. Zobaczymy, co tu w trawie piszczy, z kim po drodze, z kim, na kogo lepiej uważać. Pamiętajcie, żeby się odwdzięczyć za moją pracę, za mój czas, zostawiając lajka, pisząc komentarz. Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. No rybeczki, jesteście niesamowite, szczególnie, że odkryłam ostatnio Postaw mi kawę. I kochani, dziękuję tym, którzy kupili mi kawusie. Uwielbiam przy czytaniach, zresztą ja robię dużo czytań i dużo kawy piję. Także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, którzy mi stawiają kawusie. Nawet nie wiedziałam, że jest taka możliwość. Także jak ktoś chce, to link jest. Bardzo, bardzo wam dziękuję. To jest takie miłe, naprawdę, że ktoś się umie zrewanżować. No bo filmik za darmo. A tu proszę, taka kawusia cudowna. Kochani, ja już rozkładam karty, dokładam do baranka, jak tu się dogadacie. Jeżeli ktoś może, niech udostępni ten horoskop, niech idzie w świat. Tak. Czy wy już widzieliście skarby czytania miesięczne? Jeżeli nie, to i tygodniówki miesięczne sobie zobaczcie. Już są na kanale. Pyk. A jeżeli ktoś ma ochotę na inne tematyczne czytanie, bo ostatnio na przykład popularność ma powtarzająca się godzina, cyfra, co to oznacza, możecie wejść na playlistę, każdy znajdzie dla siebie jakieś czytanie, albo czytanie z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, znajdziecie w sekcji wideo. I kochani, bliźnięta, zodiakalny rak, lew, z panną, z wagusią, ze skorpionem, ze strzelczykiem, z
koziorożcem, z zodiakalnym wodnikiem, jak się dogadacie. I rybka z rybką, dobra? Dwójka kielichów. No, wy to będziecie chciały się z każdym dogadać, żeby grzecznie, żeby miło. No to sprawdzamy baranka, kochani. No pewnie, że się dogadacie. Śluby, zaproszenia, ojejku, kontrakty, podpisanie umów, słuchajcie. Walentynki nieziemskie mogą być. Wielkie szczęście, wielkie niespodziewane zmiany, dogadanie się. Nawet jak się rozwodzicie, kochani, to jeszcze pójdziecie ze sobą na kawę i do łóżka. O Boże, super. Byk. Z bykiem nie robimy żadnych interesów. Byk wam coś zaproponuje, że wam da, ale wy musicie wyłożyć, nie robić tego. Nie, 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 nie. Może odmówić spotkania w ostatniej chwili. Może chcieć przewodzić. Może, kochani, było tak, że się nie odzywał. Teraz przyjdzie, bo coś potrzebuje. Także na byka uważać. Z bliźniętami, kochani, no tutaj będzie propozycja. Tutaj będzie się może i zastanawiał bliźniak, co tu wam zaoferować, czy wspólne mieszkanie, czy zaręczyny. No ale raczej taka sympatyczna atmosfera. Tutaj bliźniak może was za coś przeprosić. Miła współpraca, tak jak powiedziałam. Może was ktoś zaskoczyć w walentynki. Natomiast raczuli się nie są zbyt szczere i chcą tylko kontaktów seksualnych. Jeśli wam mówi, że was kocha, że chce być z wami, to jest to tylko mowa, a nie czyny. Niestety uważałabym na osobę spod znaku raka, gdyż jest nieuczciwa, nieszczera, możliwość zdrady, kłamstwa, oszustwa, kradzieży. Jeśli chodzi o lwa, tak, 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 nawet mamy kartę lwa, wszystko na tak. Możecie spodziewać się zaręczyn, ślubów, wspólnego zamieszkania, dogadania się, świetnych inwestycji, może wam lew czymś pomóc. Wszystko na tak, najpiękniej to chyba z lwem. Zobaczymy z panienką. No a z panienką praca, współpraca, kochani. Możecie coś razem tworzyć, możecie iść na układ z panienką. Bardzo dobre karty finansowo-zawodowe, ale też możecie dużo zyskać dzięki właśnie panience. Myślę, że o was nie zapomni w walentynki. Jak to będzie z wagą? No będzie to tak, że waga będzie tutaj rozważać poważną propozycję. Będzie tu szczera rozmowa i ja sądzę, że dla niektórych z was może być to totalne zaskoczenie, że ta waga będzie, no właśnie, no, taka wyważona, chętna do współpracy, chętna do rozmów. Także ja tutaj widzę konkretne cele. Skorpion może być to miesiąc pół na pół, czyli miesiąc intensywny, a miesiąc taki spokojny. Nagle może skorpion przestać się odzywać, nagle może wrócić i was przeprosić, słuchaj, bo sobie przemyślałem, poszalałem i tak dalej. Także tutaj bym powiedziała miesiąc pół na pół. Ze strzelczykiem, kochani, tu raczej tylko takie delikatne spotkania, rozmowy, bo będzie trudność w komunikacji, trudność w porozumieniu się. Tu jest więcej, kochani, marzeń niż konkretnych celów, tak? Tutaj bym powiedziała, że nie bardzo nadajecie na tych samych falach. Natomiast z koziorożcami, kochani, świetnie. Świetnie, po prostu idziecie razem, idziecie jak burza, nowy początek, nowe szanse. Nie zapomną o was z walentynki, możecie spodziewać się prezentu, propozycji, randki, spotkania. Świetne układy, bardzo ładnie. Z zodiakalnym wodnikiem powiedziałabym, że będzie zimno, wieje chłodem, może być tak, że was bardzo zrani słowem, zachowaniem, że możecie mieć kłopoty przez jakiegoś wodnika. Ja bym, kochani... Ja tylko odbiorę, kochani, zaraz wracam. Za minutkę oddzwonię, dobrze? Dobra. Za minutkę oddzwonię, dobrze? Dobra. Tak, dziękuję bardzo. No tak, kochani,
Zaraz oddzwonię, bo na ten telefon czekałam, ale Wam dokończę. Skarby moje, serduszka, tutaj mamy sytuację, kiedy na zimno i na chłodno proszę przemyśleć. Myślę, że wodnik nie jest gotowy tak jak Wy. No i Wy ze swoim znakiem zodiaku, czyli zodiakalną rybką. Kochani Wisielec i kochankowie, zastanów się nad współpracą, zastanów się nad tym związkiem, zastanów się, czy to ci się opłaci. Może być tak, że osoba, która się nie odzywała, nagle wraca, wyznaje uczucia, bo są walentynki. Zastanów się, czy ta osoba po prostu tylko dlatego, że jest okazja, są walentynki, czy mówi prawdę. Przyjrzyj się, nie wchodź w układy, których nie znasz. Nie podpisuj umów, za które nie jesteś do końca pewien, tak? Moje kochane rybańki, wylosuję Wam kartę opiekuńczą. Idę do dentysty, boję się jak nie wiem. Muszę oddzwonić jeszcze w ważnej sprawie. No to co tutaj dla Was na ten cały miesiąc? No Wy też macie piękną kartę postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Postanowienia. Bardzo ładnie, bardzo ładne czytanie. Pamiętajcie, żebyście przemyślały każdą decyzję. Nie każdy, kto wraca, wraca po to, że coś chce, bo to, co mamy w tle czytania, to znowu może Was ktoś zwieść na manowce. Patrzcie na siebie, żeby to Wam było dobrze. Nie dajcie się wykorzystywać. Dziękuję Wam, moje kochane rybeńki. Zapraszam Was bardzo serdecznie ponownie na czytanie. No jak ktoś może, niech udostępni. Pamiętajcie, zostawiamy lajka za moją pracę. No i buziaki, kochane, ogromne. Wspaniałego miesiąca. Pa, pa.